Cześć, tu Adam i witajcie w tegotygodniowym Centrum Transferowym. Seria na pewno będzie nabierać rozpędu i w miarę jak będziemy się zbliżać do rozpoczęcia nowego sezonu, częstotliwość filmików na pewno się zwiększy. Tegotygodniowe wydanie rozpoczynamy od takich informacji z przymrużeniem oka, mianowicie cele transferowe Chelsea na najbliższe okienko transferowe. Wielu z Was wspominało już o transferze Antoana Griezmana, czy też Paula Pogby do Chelsea. Tak, są to piłkarze, którymi zainteresowany jest José Mourinho. Oprócz nich także w grę wchodzi Rafael Varane z Realu Madryt, którego prowadził w poprzedniej swojej menedżerskiej pracy José Mourinho. Także być może, że któryś z tych trzech gwiazd, wszystkie trzy gwiazdy na pewno będą kosztować więcej niż 20 milionów funtów, to na pewno, trafi do Chelsea, bo José Mourinho powiedział, że zamierza sprowadzić kogoś w letnim okienku transferowym. Zobaczymy tylko, kto to będzie. Mina Raiola, czyli menadżer, agent Mario Balotelliego, wyraził się jednoznacznie, jeżeli chodzi o przyszłość swojego klienta. Mianowicie potwierdził, że Mario Balotelli prawdopodobnie na przyszły sezon w Liverpoolu zostanie. Pomimo tego, że Brendan Rodgers już wcześniej w końcowych etapach sezonu podkreślał, że jego współpraca z Mario nie układa się po myśli i prawdopodobnie może dojść do transferu z powrotem poza Premier League Mario Balotelliego. Ale jak się ostatnio okazało, zaczyna coś chyba jednak się zazębiać w relacji Liverpool-Mario Balotelli. Według mnie też jest duże prawdopodobieństwo tego, że ten transfer po prostu jeszcze zostanie odłożony. Zobaczymy, jak Mario spisze się w przyszłym roku i dopiero wtedy Liverpool będzie podejmował wiążące decyzje. Jest to spore obciążenie dla budżetu, ale duży niewypał byłby tylko i wyłącznie spotęgowany, gdyby Mario Balotelli teraz opuścił ten klub. 16 milionów funtów, także są to naprawdę spore pieniądze, taka była kwota oficjalna transferu. Przekładają się na 16 milionów za gola, bo Mario Balotelli w Premier League w 16 spotkaniach strzelił tylko raz w pamiętnym meczu z Tottenhamem. Z Liverpoolem jest także związana informacja o Divocu Origim, mianowicie Divock Origi wybrany do najgorszej jedenastki sezonu Ligue 1. Tottenham szykuje ofertę 12 milionów funtów za danego Inksa, któremu kończy się kontrakt 30 czerwca. Absurd? Być może, tym bardziej, że kto racjonalny składa taką ofertę na nieco ponad miesiąc przed końcem kontraktu. Dziwna oferta Tottenhamu, ale eksperci tłumaczą ją tym, że Tottenham chce po prostu sobie zabukować transfer danego Inksa i przekonać go ostatecznie o ich dużym zainteresowaniu. Ciekawostka. Arsene Wenger wraz ze swoim Arsenalem jest zainteresowany sprowadzeniem nowych zawodników na Emirates Stadium. Mówiłem wcześniej o zainteresowaniu Petrem Czechem. A jak się okazuje, Arturo Vidal jest także na celowniku Arsena Wengera. Sam Arsene Wenger pochlebnie się o nim wypowiadał, twierdząc, że tak, podoba mu się Arturo Vidal, ale niestety nie może nic szczególnego powiedzieć na jego temat, bo jeszcze okienka transferowego nie ma. Typowy Arsene Wenger. Ale to już daje pewien cynk wszystkim spekulantom. Mianowicie Arturo Vidal prawdopodobnie jest w orbicie zainteresowań klubu. Być może Vidala zobaczymy w przyszłym sezonie w klubie z The Emirates Stadium. Na pewno współpraca z Alexisem Sanchezem układałaby się Chilijczykowi znakomicie. Wenger podobno zainteresowany także Ki-sung Kyungiem. No i pozostaniem Theo Walcotta na Emirates. Stwierdził, że nawet pomimo tego hat-tricka, którego udało się Walcottowi strzelić w meczu z West Bromem, byłby za tą opcją. Z ciekawych i pobocznych, ale dla nas także ważnych informacji, to przede wszystkim to, że Bournemouth zaklepał sobie dwóch bramkarzy na nowy sezon. Adam Federici, który niedawno jeszcze bronił w Reading, a drugim bramkarzem ku naszej na pewno ucieszę jest Artur Boruc, który podpisał jednoroczny kontrakt z zespołem Ediego Howe'a. Zobaczymy, jak przygoda Borubara z klubem z południa Anglii będzie się rozwijać, ale poprzedni sezon na pewno Artur może zaliczyć do udanych. Będziemy mieli prawdopodobnie trzech bramkarzy w Premier League w tym sezonie, także zobaczymy, jak dobrze spiszą się nasi rodacy. Tony Pulis podobno zainteresowany ściągnięciem Petera Croucha, a Graham Dorans, jego były podopieczny z West Bromu, podpisuje dwuletni kontrakt z Norwich. A na koniec, tak jak w poprzednim odcinku, sytuacja na menadżerskim rynku transferowym. Big Sam opuszcza West Ham United, Sam Allardyce nie jest już menadżerem West Hamu i już spekuluje się na temat potencjalnie nowych menadżerów, tak jak wspominałem w poprzednim filmiku. Mikel Laudrup, David Moyes byli brani pod uwagę. Obecnie bierze się także pod uwagę Slavena Bilicza, czyli byłego chorwackiego trenera, który pracował niedawno w Turcji. To byłby ciekawy transfer, tym bardziej, że wróciłby do Premier League Slaven Bilic. A z jego charyzmą byłaby to tylko i wyłącznie pozytywna wartość wniesiona do angielskiej ligi. Dwóch menadżerów straciło pracę i być może są oni dostępni dla klubów z Premier League. Roberto Di Matteo zrezygnował z funkcji menadżera Schalke Gelsenkirchen, a Steve McLaren zwolniony został z Derby County, także dwóch potencjalnie nowych menadżerów na rynku transferowym. Manuel Pellegrini o dziwo podobno ma zostać w Manchesterze City. Mówiłem o jego prawdopodobnym odejściu, ale wszystko wskazuje na to, że jednak na kolejny sezon Chilijczyk zostanie. Oczywiście zobaczymy i poczekamy na oficjalny komunikat Manchesteru City, ale sam Manuel Pellegrini podkreślił, że na przyszły sezon zostanie w zespole The Citizens.
Dick Advokat nie będzie menadżerem Sunderlandu w przyszłym sezonie, trzeba jeszcze o tym wspomnieć, jak sam Holender mówił, ma już 68 lat i po prostu obiecał żonie, że nie będzie już się podejmował żadnej innej pracy po Sunderlandzie, także kończy współpracę na tym utrzymaniu Sunderlandu. A na koniec trzeba wspomnieć o sprawie Carlo Ancelottiego, który został zwolniony z Realu Madryt. Także mamy wakat na najgorętszym chyba stołku obecnie. Carlo Ancelotti łączony jest z Liverpoolem i ze swoim byłym klubem AC Milan, podobno w grze. Zobaczymy, jak to wszystko się poukłada. Rafa Benitez w każdym razie obwieścił, że w przyszłym sezonie nie będzie go w Napoli. Także to już podsuwa bardzo duże prawdopodobieństwo tego, że Benitez znajdzie się w Realu Madryt. Co o tym sądzicie? Zobaczymy, jak poradzi sobie były menadżer The Reds i Chelsea w lidze hiszpańskiej, jeżeli do tego transferu dojdzie. To wszystko, jeżeli chodzi o to centrum transferowe. Dziękuję wszystkim serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!